dzisiejszym odcinku z Archiwum K kontynuujemy morskie tematy, bo w sezonie letnim morskie miejscowości to najczęstszy kierunek wyjazdów na urlopy. Tak było również w XIX wieku, tyle że wtedy turyści poruszali się inną formą transportu. Inne były również warunki urlopowania i o tym opowie Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Fakt, że miejscowości nadmorskie, głównie ludność mieszkająca w osadach nadmorskich zajmowały się czy to rybactwem, czy to właśnie transportem też tychże towarów do Koszalina, powodował, że oczywiście nie było do początku XIX wieku właściwie możemy w ogóle nie mówić o wypoczynku, o letnikach nad Morzem Bałtyckim. Ta forma relaksu, ta forma wypoczynku i kontaktu z wodą, z przyrodą znalazła uznanie z czasem. Natomiast trzeba też pamiętać, że zupełnie inny charakter i dużo wcześniej znane to od starożytności miało przybywanie do wody i korzystanie z wód w celach leczniczych i zdrowotnych. I właśnie to generalnie było takim początkiem wypraw nadmorskich. Tutaj znamy też na przykład taką relację jednego z poznańskich urzędników. Na początku, właściwie w 1802 roku spędzał wówczas czas w Kołobrzegu, to konkretnie w Twierdzy Kołobrzeskiej można powiedzieć, niejaki von Holz, który zażywał kąpieli morskich w celach zdrowotnych i bardzo sobie chwalił, nawet opublikował taką broszurę o właśnie tych dobrodziejstwach płynących z zażywania kąpieli morskich w Kołobrzegu konkretnie, ale tam właśnie jest taki ciekawy zapis, bo właśnie tenże von Holz właśnie wspominał o tym, że jakże to jest zacne i ważne i jak kondycja i zdrowie poprawiło mu się. Natomiast wypowiedział się bardzo niepochlebnie z kolei o mieszkańcach Kołobrzegu, którzy, jak pisał wprost, gnuśnieli do południa w swoich alkowach, tudzież właśnie jak sam porównał do świstaków, które ze swojego legowiska nie wychodzą do późnych godzin. To jest bardzo ciekawe, że w historiografii spotykamy się z takim zapisem, że o ile letnicy, którzy z czasem właśnie w XIX wieku coraz chętniej i częściej przybywali w celu wypoczynku i zażywania relaksu nad Morze Bałtyckie, to o tyle miejscowi, to nie tylko koło brzegu, ale również naszych koszalińskich nadmorskich miejscowości, niekoniecznie sięgali do tej formy właśnie wypoczynku. Równolegle musimy tutaj zawsze mieć na uwadze rozwój transportu z możliwością dostania się do miejscowości. I trzeba przyznać, że już na początku XIX wieku, i to są właściwie lata już 20, nawet 30, w takim głównym ośrodkiem, który się wykształcił, to nie Mielno, drodzy Państwo, a Unieście, jako ośrodek letniskowy, można powiedzieć, odwiedzany chętnie głównie przez mieszkańców Koszalina, którzy w upalne i ciepłe letnie dni, można powiedzieć tłumnie, wybierali się na wypoczynek na plażę i to oczywiście korzystając z dostępnych ówcześnie środków lokomocji, jakimi były chłopskie wozy. Trwało to podobno w jedną stronę 2 godziny, więc było to już pewną wyprawą. Byli też amatorzy pieszych wycieczek, którzy przez Las Bukowy do Biesławiec Podamirowo również docierali do południowego brzegu Jamna i tam już czekały na nich łodzie, także ludność lokalna również chętnie przewoziła łodziami, oczywiście odpłatnie. W tym czasie można powiedzieć, że właśnie nasi mieszkańcy koszalińscy głównie korzystali, ale nie tylko. Jak się okazuje, że już w tym czasie docierali tutaj Berlińczycy. I to były całymi rodzinami przyjeżdżano i właśnie tutaj w latach 30. odnotowujemy, że w Unieściu mieszkało 18 rodzin z Berlina. Gdy w tym samym czasie w Mielnie mieszkało ich zaledwie 5.
No oczywiście mieszkanie. Co tutaj możemy mówić o mieszkaniu? Nie było jeszcze w tym czasie kurortów, pensjonatów i tym różnych podobnych wygód, jakie do dzisiaj do dyspozycji mają nasi turyści. Wówczas były to oczywiście chaty rybackie, chłopskie chaty, które odstępowali mieszkańcy sypiający w tym czasie w innych gospodarskich pomieszczeniach czy budynkach. I cóż, moi drodzy Państwo, no tak się okazuje, że turyści przyjeżdżali raz, że z dalekiej drogi transportem właśnie konnym, to jeszcze do tego musieli przywozić ze sobą cały niemalże dobytek, bo oprócz naczyń, oprócz oczywiście ubrań, oprócz wszelkich niezbędnych do codziennego życia przedmiotów, przywozili nawet meble z łóżkami włącznie. Także takie to były te wygody, które trzeba sobie było we własnym zakresie zapewnić. Taki pobyt w takim gospodarstwie również całkiem sporo kosztował, jak nowe czasy, to w granicach od 30 do 40 talarów się wahało, to nie było rzeczywiście mało, także była to dość droga rekreacja, ale coraz chętniej widziana i lubiana przez przybywających w kolejnych latach coraz liczniej turystów. No i oczywiście ta turystyka powodowała, że czy ten rozwój i również rozwój sieci tutaj dróg i z czasem właśnie też i kolejki plażowej, ale o tym za chwilę, powodowało, że w kolejnych latach rzeczywiście miejscowości takie jak Unieście, takie jak Sarbinowo, takie jak Czajcze, no i z czasem też już od lat 50. XIX wieku również Mielno, kiedy następuje w zasadzie wygaszenie zupełnie tej żeglugi morskiej i też wykorzystywanie tego terenu mieleńskiego jako miejsca takiego magazynowego i tam również, gdzie wypalano wapno, więc rzeczywiście były to nawet niekoniecznie tereny sprzyjające rozwojowi turystyce, ale właśnie już z czasem rzeczywiście zaczyna być to miejsce, które też zaczyna być coraz chętniej odwiedzane. W 1881 roku właśnie w Mielnie otwarto pierwsze, można powiedzieć, cywilizowane kąpielisko, czyli taki zakład kąpielowy, gdzie letnicy mogli dokonać przebioru odzieży w stroje kąpielowe, w stroje plażowe, bo oczywiście to też trzeba mieć na uwadze, że i ta obyczajowość, jeżeli chodzi o korzystanie z plaży i kąpieli, też się zmieniała. Jak się okazuje, nieco wydawałoby się frywolne jak na owe czasy, wydawało się na przykład zażywanie kąpieli koedukacyjnej, czyli pań z panami. No, było to widziane jako bardzo, bardzo nieprzyzwoita sytuacja. W związku z tym wprowadzono godziny kąpieli dla pań i dla panów. I tak panie mogły korzystać z kąpieli od godziny 8 do 10, a następnie od godziny 15 do 17. Z kolei panowie zażywali tej kąpieli od wczesnych godzin porannych, to jest od 6 do 8, a następnie od godziny 17 do 19. I w ten sposób próbowano regulować właśnie tutaj właśnie porządek publiczny. Jak się okazuje, jednak amatorów wspólnej kąpieli nie było mało. Budziło to powszechne zainteresowanie lokalnych mieszkańców. Lokalne władze, jak i władze rejencyjne wprowadzały coraz to nowe obostrzenia dotyczące właśnie plażowania i korzystania z urlopu przez letników, żeby nie naruszać ich spokoju. W związku z tym nawet i policja dokonywała rewizji plaż, czy nie ma podglądaczy, czy tutaj nikt rzeczywiście nie stara się zakłócać porządku letnikom. Dwa, też uregulowano z czasem, szczególnie właśnie w latach 80., 90., przygotowanie plaży dla letników, czyli właśnie budowanie też specjalnych domków, szałasów, w których można było dokonać tego przebioru. Wcześniej było to na dziko, można powiedzieć, i zupełnie w przypadku rozstawiane były te szałasy i tak powiedzmy sobie nie do końca zadowalało to wszystkich zainteresowanych. Także
to też zaczynało podlegać konkretnym regulacjom i w efekcie, a szczególnie właśnie miało to duże znaczenie w latach 70., czyli po 1871 roku, kiedy Prusy wzbogacone w wojnie z Francją dużymi kontrybucjami finansowymi ułożyły rzeczywiście na rozwój też infrastruktury lokalnej. Morze zawsze było i jest nadal atrakcyjnym punktem spędzania urlopu. O tym wszyscy wiemy, o tym wszyscy przekonujemy się co roku, obserwując turystów z całego świata, można powiedzieć, którzy doceniają piaszczyste, piękne, rozległe plaże nadbałtyckie położone właśnie na terenie naszego powiatu koszalińskiego. Są wyjątkowe. Doceniamy to my, ale zaczęli to doceniać również mieszkańcy Koszalina i nie tylko w wiekach wcześniejszych. I możemy tylko być dumni, że dzisiaj my jako koszalinianie w zasadzie mieszkamy nad pięknym Morzem Bałtyckim.